Na takie błędy na pewno również będą czekali zawodnicy GKS-u Katowice. Czułowski utrzymuje się przy piłce. Czułowski dobrze na prawą stronę do Awtyki, Awtyka do Gojki, piłka wraca do Awtyki, Awtyka, Awtyka w pole karne, jest tam Gierach, odgrywa piłkę w kierunku Sałczka, jeszcze Gierach podnosi się, Paweł Gierach i mamy 1-0, niesamowita sytuacja na stadionie w Suwałkach, 19 minuta spotkania, Wigry Suwałki prowadzą z GKS-em Katowice, 1-0, no i tak naprawdę taka bramka, można powiedzieć trochę z niczego, sporo przypadków, ja wspominałem na początku transmisji tego spotkania, że tutaj sporo przypadków może decydować o losach tego meczu. Sporo kontuzji w zespole suwalskim Wigier, no ale taka jest piłka, trzeba mieć naprawdę szeroką kadrę już nawet na poziomie drugiej ligi, aby móc rywalizować z każdą drużyną, aby móc rywalizować o najlepsze, najwyższe cele. Suwalczanie bardzo chcą wrócić do Fortuna pierwszej ligi. Przypomnijmy, Wigry Suwałki to Spadkowicz właśnie z tych rozgrywek. Teraz uwaga, bo doskonała sytuacja dla piłkarzy GKS-u Katowice i mamy 1-1 w 24 minucie spotkania. I proszę bardzo, chwila nieuwagi i mamy 1-1 w Suwałkach. Bardzo dobre zagranie na lewą stronę i strzał, przy którym za bardzo nie miał nic do powiedzenia Hieronim Zoch. Teraz rzut wolny dla piłkarzy z Katowic. Spadło tempo tego spotkania. Katowiczanie. Coraz silniejszy wiatr w Suwałkach. Teraz uwaga, groźna sytuacja GKS-u. Może być bardzo groźnie i to będzie rzut karny. Ewidentnie rzut karny, faulowany był tutaj w sytuacji Krystian Sanocki. Goli. No jeżeli pokona teraz Hieronima Zocha, będzie miał 10 trafień. Urynowicz i 2-1. GKS Katowice prowadzi w Suwałkach w 64 minucie tego spotkania. Katowiczanie prowadzą w Suwałkach 2-1 po golu Marcina Urynowicza.